Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na The End of the Year Book Tag. To jest taki tag podsumowujący, kończący się właśnie rok. Tym razem jest to rok oczywiście 2022. Ja taki film nagrywam co roku, tak więc tutaj nad moją głową gdzieś Wam się wyświetli w tym momencie ten sam film, tylko że z zeszłego roku. Natomiast niektóre z tych pytań są na tyle powtarzalne, że te odpowiedzi będą w pewnym stopniu podobne. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko z przyjemnością obejrzycie ten filmik. Ja też widziałam, że już kilka osób go nagrało, no bo to jest właśnie taki moment w roku, gdzie wszyscy nagrywamy ten sam tag. Natomiast z tego, co też zauważyłam, i to chyba zauważyłam to ze 3 lata temu, są różne wersje tego tagu i niektóre pytania troszeczkę się od siebie różnią, nie jakoś znacząco, natomiast są te drobne różnice. Ja co roku trzymam się tej samej wersji, jeżeli Wy znacie jakieś inne, albo uważacie, że jakaś inna wersja tego tagu ma ciekawsze pytanie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, to postaram się wtedy odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wersję, którą ja robię, to jest to wersja, która ma 6 pytań i pierwsze pytanie jest o to, czy jest jakaś książka albo seria, którą chciałabym jeszcze dokończyć do końca tego roku. Jeśli chodzi o serię, to podobnie jak w zeszłym roku, nie za bardzo jakieś czytałam, żeby móc tutaj cokolwiek kończyć. Ja jednak nie jestem osobą, która lubi czytać serię, zdecydowanie wolę pojedyncze książki. Tym bardziej, że serie po prostu bardzo często kojarzą mi się z takimi książkami młodzieżowymi, których ja aż tyle znowu nie czytam, także u mnie zdecydowanie są to pojedyncze książki. I mam takie dwie, które zaczęłam w tym roku, natomiast jeszcze ich nie skończyłam, ale bardzo chciałabym to zrobić właśnie do końca grudnia. Jedną z nich jest książka, o której w ostatnich miesiącach Wam opowiadałam wielokrotnie. Jest to Dziewczyna, kobieta, inna. Tak jak już tutaj mówiłam, dużo razy przeczytałam około 150 stron i nie wróciłam do tej książki. Czytałam tę książkę jakoś chyba początkiem roku i jakoś zupełnie nie mogłam się wgryźć w tę historię. To są historie kobiet z różnych krajów, z różnych kultur, zupełnie różne od siebie historie o tym, czego te kobiety szukają, czego się boją, co je uszczęśliwia. Po prostu 12 różnych historii zupełnie różnych od siebie kobiet, które podejrzewam, że gdzieś tam będą miały jednak wiele punktów wspólnych, mimo tych różnic, które się pojawiają. Także to jest na pewno jedna z tych książek, które bardzo bym chciała skończyć, tym bardziej, że to jest zwyciężczyni Nagrody Bookera z 2019 roku, ale też zniechęciły mnie troszkę niektóre negatywne opinie na temat tej książki, bo jest to książka, wydaje mi się, dosyć taka kontrowersyjna w tym sensie, że te opinie są bardzo skrajne, bo albo są to takie totalne zachwyty, albo właśnie krytyka. Także bardzo jestem ciekawa, jak ta książka mi się spodoba, ale też jednocześnie trochę boję się do niej wrócić. Mam nadzieję jednak, że mi się to uda do końca tego roku. I druga książka to coś, co zaczęłam zupełnie niedawno, ale też właściwie nie wiem, dlaczego odłożyłam na półkę i muszę koniecznie jak najszybciej do tej książki wrócić. Jest to Rebecca, Daphne du Maurier. To jest historia opowiadająca historię biednej dziewczyny, która wychodzi za bardzo bogatego mężczyznę i wprowadza się do jego owianej legendą posiadłości. No i w tej posiadłości krąży takie widmo, czy też metaforyczny duch tak naprawdę, jego byłej żony Rebeki, która zmarła w tragicznych okolicznościach, no ale jednak właśnie w tym domostwie da się wyczuć, że jest ona gdzieś tam jeszcze obecna, więc to jest taka troszkę powieść owiana nutką grozy. Ja oglądałam film, także wiem, jak ta historia się kończy i co tam się dzieje, ale dla mnie to nie jest absolutnie żaden problem, mnie spoilery jakoś szczególnie nie przeszkadzają, natomiast bardzo właśnie jestem ciekawa klimatu tej książki. No i tak jak wspomniałam, koniecznie muszę do niej wrócić, bo przeczytałam zaledwie 57 stron, jest to 5 rozdziałów, także naprawdę niewiele. Właściwie to chyba sobie ją odłożę i może dzisiaj wieczorem do niej wrócę. Drugie pytanie to pytanie o to, czy mam w planach książkę, która przeniesie mnie z jesieni w zimę. I znowu, tak jak w poprzednim roku, będą to takie książki typowo zimowe, typowo świąteczne. Ja jestem totalną fanką świąt, celebruję te święta, a przynajmniej staram się celebrować cały grudzień. Grudzień to jest mój ukochany miesiąc w roku. Ja też mam wtedy urodziny, mój narzeczony ma wtedy urodziny, także jest to dla nas taki naprawdę wyjątkowy miesiąc. Więc bardzo się cieszę, że już za chwilkę się zaczyna. Natomiast jeżeli chodzi o świąteczne książki, to nie czytałam ich w ogóle w swoim życiu wiele, dopiero tak naprawdę od zeszłego roku zaczęłam je czytać, ale jestem totalną fanką takich typowo hallmarkowych świątecznych filmów, które są tak banalne, że momentami aż naprawdę zęby skrzytają z zażenowania, ale jednak właśnie w okolicy świąt uwielbiam je oglądać. Mam już kilka za sobą w tym roku, bo już od połowy listopada zaczęłam je oglądać, jak tylko Netflix zaczął je promować na swojej stronie głównej, no to już kilka właśnie z tych nowości Netflixa mam za sobą. Natomiast dalej planuję je oglądać zdecydowanie. Jeżeli chodzi o książki, to właśnie również planuję je czytać. Przeczytałam do tej pory jedną, Zdążyć do domu na święta, Anny Haber. I była to bardzo dobra książka, o dziwo, taka bardzo słodko-gorzka, może nie do końca taka, jakiej bym się spodziewała po świątecznym klimacie, ale jednak no, zaskoczyła mnie i naprawdę jest to coś, co ja lubię w książkach, więc nie będę Wam tutaj zdradzać oczywiście, żeby nie spoilerować, ale naprawdę było to dosyć udane spotkanie, jeżeli chodzi o pierwszą świąteczną książkę w tym roku. Jeżeli chodzi o konkretne tytuły, to nie mam jeszcze takich w planach. Przeglądam sobie tylko od czasu do czasu legimi i jak jakiś tytuł mnie zaciekawi, to po prostu dodaję na półkę, ale tak naprawdę nic o tych książkach nie wiem, także jeżeli macie jakieś świąteczne tytuły do polecenia, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu.
komentarzach, ja bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Pytanie numer 3 to pytanie o to, czy jest jeszcze jakaś premiera, na którą czekam w tym roku. No i tutaj właśnie to jest jedno z tych pytań, które co roku się powtarza. Nie czekam już na żadne premiery, bo po pierwsze ja generalnie mało śledzę premier i też rzadko kiedy są takie książki, na które naprawdę bardzo, bardzo czekam. Najczęściej są to chyba książki Jakuba Małeckiego, na które tak rzeczywiście czekam z niecierpliwością. Natomiast, tak jak już mówiłam rok temu, grudzień to też jest taki miesiąc, gdzie już raczej aż tak dużo nowości się nie wydaje. Wydawcy właśnie skupiają się raczej na tych świątecznych książkach i też przygotowują się na nowy rok, więc to jest taki troszkę już sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o wydawnictwa, tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego też na nic konkretnego już nie czekam, ale jeżeli wiecie o jakichś ciekawych premierach, to koniecznie również dajcie mi znać, bo być może o czymś nie wiem, może coś przegapiłam. Pytanie numer 4 to jest pytanie o to, jakie 3 książki jeszcze chcę przeczytać w tym roku. I tutaj właściwie mogę Was odesłać do mojego ostatniego TBR-u, bo ten TBR to nie był TBR na listopad, tylko właśnie na listopad i grudzień, czyli takie moje czytelnicze plany do końca roku. I tam są książki, które bardzo, bardzo chciałabym do końca tego roku przeczytać. Także znowu nad moją głową gdzieś pewnie pojawia się link. Natomiast książka, o której tam nie wspomniałam, to jest coś, co przyszło do mnie od wydawnictwa poznańskiego już po opublikowaniu tamtego filmu, a właściwie nie od wydawnictwa poznańskiego, a od imprintu Winidia. I jest to Dorosła. To jest książka, o której słyszałam mnóstwo dobrego już bardzo dawno temu. Pamiętam, że kiedyś Karos z kanału, teraz bardziej Instagrama, Combook, mówiła o tej książce, kiedy jeszcze w ogóle chyba nie było planów wydawniczych na wydanie jej w Polsce, a przynajmniej nie były one znane. Dorosła to jest historia nastolatki, która bardzo, bardzo marzy o tym, aby być znaną piosenkarką, natomiast nie jest to dla niej proste, po pierwsze ze względu na jej kolor skóry, a po drugie dlatego, że pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny. Natomiast udaje jej się chyba, z tego co tam gdzieś czytałam w opisie, podpisać kontrakt z jakąś wytwórnią, natomiast no właśnie okazuje się, to spełnienie marzeń okazuje się dla niej jednocześnie największym koszmarem. No i tutaj mamy mnóstwo trigger warningów dotyczących wykorzystywania seksualnego i różnego rodzaju przemocy fizycznej i psychicznej. Także jest to podobno bardzo, bardzo trudna książka, ale też bardzo przejmująca i bardzo ważna. Także ciekawa jestem, jak trafi do mnie. To jest książka niby młodzieżowa, ale wydaje mi się, że właśnie jedna z tych bardzo wartościowych. Ja jeżeli już sięgam po książki młodzieżowe, no to najczęściej właśnie są to jakieś książki poruszające trudne tematy i mam nadzieję, że Dorosła bardzo, bardzo mi się spodoba. Także na pewno to jest coś, co chciałabym jeszcze do końca tego roku przeczytać. Poza tym oczywiście te dwie książki, o których już wspomniałam, czyli Dziewczyna, kobieta inna oraz Rebeka, ale także książki, o których mówiłam w tym wspomnianym już przeze mnie TBR-ze, czyli na przykład Smutek i rozkosz, albo Maya Angelou i Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak. No to są takie książki, które zdecydowanie bardzo chciałabym poznać jak najszybciej, bo mówię o nich dużo na kanale, one często pojawiają się w moich TBR-ach, ale jeszcze z różnych względów się za nie zabrałam. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się zamknąć ten rok właśnie z tymi książkami przeczytanymi na swoim koncie. Oczywiście tych książek jest znacznie więcej, bo tutaj mogłabym dodać te wszystkie świąteczne, które chciałabym przeczytać, ale w ogóle mam bardzo dużo książek na swojej półce, które chciałabym przeczytać, no bo też dlatego są właśnie na mojej półce, to chyba jest oczywiste. Natomiast nie chcę też przesadzać i wymieniać tutaj absolutnie wszystkich tytułów, bo myślę, że to się troszkę mija z celem, ale jeszcze raz odsyłam do ostatniego TBR-u na moim kanale. Pytanie 5. Czy mam w planach książkę, która ma jeszcze szansę zostać moją ulubioną tego roku, albo przynajmniej trafić do tej mojej topki? I tak, te książki, które Wam tutaj pokazałam, to są w większości książki, do których mam naprawdę spore oczekiwania. Mam nadzieję, że jedną z takich książek będzie na przykład właśnie Rebeka, że to będzie jedna z takich książek, która mnie totalnie zachwyci. Słyszałam też o niej naprawdę mnóstwo rewelacyjnych opinii, raczej większość osób ją poleca, także liczę na to, że i mnie nie rozczaruje. Ale też właśnie książki, które przed chwilką pokazałam, czyli na przykład Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, to też jest książka, o której słyszałam fantastyczne opinie i ona zbiera fantastyczne recenzje. Także również liczę na to, że może gdzieś tam złapię się jeszcze do tej topki roku. Jak również Smutek i rozkosz Meg Mason. To jest książka, która wyszła chyba w czerwcu albo jakoś latem u nas w Polsce i też zbierała naprawdę świetne recenzje. No i właśnie liczę na to, że jeżeli nie wszystkie, to chociaż jedna z tych trzech książek do tej topki się jeszcze załapie. I ostatnie pytanie, 6, to pytanie o to, jakie są moje plany czytelnicze na kolejny rok, czy w ogóle już takie plany zrobiłam. Jeżeli chodzi o konkretną listę książek do przeczytania, no to na razie nie mam takiej listy, ale tak jak co roku, moim głównym założeniem i takim największym planem i celem na nowy rok jest to, aby wyczytywać książki z mojej półki, to znaczy, żeby ich nie gromadzić bez sensu, tylko żeby faktycznie je czytać. I żeby kiedyś dojść do momentu, że kiedy kupuję książkę, to mogę ją od razu przeczytać, bo nic już nie czeka w kolejce. To jest wprawdzie takie marzenie ściętej głowy, jeżeli prowadzi się kanał o książkach, no bo jednak te książki napływają chcąc, nie chcąc, co chwilę jakieś nowe tytuły nam wpadają w ręce. Natomiast rzeczywiście dążę do tego, żeby te moje półki miały tylko takie książki, które bardzo lubię, do których być może nie będę wracać, żeby je przeczytać w całości, ale które uważam, że są warte tego, żeby na mojej półce być, bo też tak jak często powtarzam, ja jednak subskrybuję Legimi od kilku lat już i no nie mam takiej potrzeby już gromadzenia papierowych książek i kupuję tylko te książki, a przynajmniej staram się, które naprawdę bardzo, bardzo mocno chciałabym mieć na swojej półce.
Także to jest taki mój główny czytelniczy plan, wyczytywanie tego, co już mam. Natomiast na pewno też chciałabym się zapoznać z twórczością niektórych pisarek i na przykład jedną z takich pisarek jest Elif Szafak. Dzięki uprzejmości właśnie wydawnictwa poznańskiego z okazji domowych targów książki otrzymałam jedną książkę tej autorki, czyli 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. To jest bardzo trudny tytuł do zapamiętania, ale mam też jej Czarne mleko, natomiast mówiliście mi, żeby raczej od tej książki nie zaczynać. Także mam nadzieję, że uda mi się z tą autorką zapoznać. Mam również nadzieję, że uda mi się w końcu, już mi wstyd o tym nawet mówić, dokończyć cykl Pór roku Alice Smith, bo ciągle zatrzymałam się na zimie, więc przede mną jeszcze wiosna i lato. No i chciałabym też w końcu, to też jest coś, o czym trochę się boję mówić i trochę mnie jest głupio o tym mówić, bo no trochę wstyd jednak, że tyle o tym gadam na swoim kanale, bo to będzie już ze 3 lata, myślę, jak nie więcej nawet, a ciągle tego nie zrobiłam, ale jednak chciałabym przeczytać Steinbecka, przynajmniej jedną z tych dwóch jego książek, które najbardziej chcę przeczytać, czyli albo Grona gniewu, albo Na wschód od Edenu. Także na razie te plany wyglądają w ten sposób, nie są jakieś może bardzo konkretne, ale myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas, gdzieś tam końcem grudnia albo w styczniu, żeby jakąś taką może listę spisać i na pewno taki TBR na cały 2023 rok na moim kanale również się pojawi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tegoroczną wersję tego tagu. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Wam się podobały. Koniecznie dajcie znać, jakie Wy macie plany czytelnicze na przyszły rok i w ogóle, jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań, to zachęcam do zostawiania komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!